Ja znowu widzę. Tym razem sama. Angie odwozi moją mamę. Wstawiła auto do naszego garażu, dlatego że no na weselu doszło do jakiegoś takiego wypadku, przypadku, że poszła jej szyba tylnia w samochodzie. I ponieważ ona nie ma jakby zadaszonego garażu, wstawiła auto do nas. Gdyby się okazało, że miałoby padać, no to nic się z samochodem nie stanie. Tymczasem ja idę do sąsiadów, idziemy razem do kina. Andrzej do nas dojedzie, na film na pewno zdąży, ale chciałam jeszcze wejść do Apple, żeby kupić sobie zegarek. No. Więc jadę z sąsiadami wcześniej. Wyglądam tragicznie, bo zjechał mi makijaż od okularów do 3D. Ale właśnie wracamy do domu. Jest 12. Trochę późno. Ale film się zaczynał o 20:30, a trwało ile? 3 godziny blisko, 2:40 chyba. Nie byłam do końca taka chętna, żeby go oglądać, bo nie najlepiej go zapamiętałam. Jednak Avatar to było wydarzenie straszne i pamiętam, że byłam na tym filmie ze szkołą, wtedy mi się nie spodobał, teraz spodobał mi się bardzo. Także cieszę się, że poszliśmy. Po pierwszej godzinie miałam lekki kryzys, czułam już takie zmęczenie i takie miałam, a może się zdrzemnę. Ale jednak zbyt ciekawy był ten film, żeby udało się zasnąć. No i tak jak mówiłam, poczyniłam pierwszy zakup. Poweselny. Miałam okazję przedstawić Andrzeja jako mojego męża. Także fajno było to wypowiedzieć na głos do kogoś obcego. I tak wiecie, chłopak to za mało, narzeczony się tak trochę dziwnie mówi, a mąż to po prostu mąż. No. Więc kupiłam zegarek, ale jest już późno. Jest już późno, więc myślę, że dzisiaj go już nie pokażę, tylko pozbędę się tego i lecę do spania. Tak, bo jestem turbo zmęczona. No a jutro? Pewnie jutro będziemy sprzątać, bo dzisiaj nam to nie wyszło w ogóle. O, widzicie? Jakie mam odciski tutaj. To po tych oksach. Ale było ekstra i w ogóle była taka dodatkowa zapowiedź tego filmu. I interesting to jest, ale no właśnie, chyba nie łączy się z tym, co widzieliśmy teraz. Takie zupełnie inne to było. No, trzeba poczekać, bo kiedy to wychodzi? W grudniu? Chyba jakoś... Chyba jakoś na zimę, nie? No, wydaje mi się, że jakoś w grudniu, że jakoś tak późno będzie to wychodziło. No, w każdym razie fajnie było to zobaczyć. Jest już późno, więc się zbieramy. I dziękujemy wam bardzo za tego vloga. Chyba, że się jeszcze nie kończy, to w takim razie widzimy się rano. No i dobra, mamy wtorek, godzina 14. Nie wierzę, że jest tak późno, jeszcze tego nie odpakowałam, ale ogarnianie chaty po ślubie nie jest takie miłe i przyjemne i szybkie, jakbym sobie tego życzyła. Więc dobra, przejdźmy do tych przyjemnych rzeczy. Czyli... Co się masz? Jabłko Watch! To może najpierw to, co ważniejsze. Jak to otworzyć, żeby tego nie popsuć? Nawet są strzałki. Nie? No i dobra, aha. Teraz. Yay! Designed by Apple in California. Co my tu mamy? Pewnie jakaś instrukcja obsługi. Nie ma naklejków? Jedna pewnie będzie. Tyle pieniądza i nie ma naklejków. Dobra, tutaj jest ładowarka. Mm-hmm. To jest tak, że to się na tym kładzie, prawda? Mm-hmm. Okej, okay, oczywiście bez... kostki. Bez kostki, tak. Bo to jest za drogie. Wybrałam kolor, jak on się nazywa? Starlight chyba. Tak? Mm-hmm. Tak, Starlight. Czyli taki... powiedzmy lekko złoty. Tak
wam pokażę. Do wyboru był jeszcze srebrny i taki, nie wiem, grafitowo-czarny. Natomiast uznałam, że w związku z tym, że noszę obrączkę, pierścionek zaręczynowy i cała ta biżuteria na moich palcach jest złota, to lepiej będzie wyglądał mi taki cieplejszy kolor. No i miałam mega dylemat, na jaką kopertę się zdecydować. Do wyboru było 44 i 40 mm. Natomiast w związku z tym, że moje rączki to nie są najszczuplejsze rączki świata, zdecydowałam, że jednak lepiej będzie wyglądała ta większa koperta. Czy tu będą naklejki? O! Nie, pasek. A, bo to są dwa rozmiary. Tak. Okej. Wow. Ekstra. Andrzeju, a czy pomożesz mi to złożyć do kupy? Tak. Ta-dam. Proszę bardzo. Co to znaczy? Takie automagicznie. No i dobra. Przyznam wam, że nie mam zielonego pojęcia, na czym skończyłam poprzedni film, bo w międzyczasie nagrywaliśmy film taki ślubny już z tego, co się wydarzyło. Ale wydaje mi się, że mówiłam o tym, że kupiłam zegarek i że idziemy chyba na jakiś fajny obiad. Obiadu nie nagrałam, w sensie nie nagrałam kamerą, więc może gdzieś tu z boku pojawi się okienko, bo nagrałam coś tam na Instagram z tego naszego obiadu, ale będąc w Galerii Mokotów, no gdzie musiałam wejść? No do Ritualsa. Nie byłabym sobą, jakbym nie wlazła, prawda Andrzeju? Nie byłabym sobą, gdybym była inna. No, ale uwielbiam ten sklep. Ten, kto mnie zna, absolutnie na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że mam świra, naprawdę świra. Na punkcie chpionek do kąpieli. Uwielbiam je po prostu. No, uwielbiam. W tamtym roku miałam ogromny kalendarz, na co dzień staram się też sobie kupować trochę ich produktów. No i właśnie tak wczoraj byliśmy w tej Galerii Mokotów, tam się otworzył ten Rituals. I wyszłam z zakupami. Andrzej został bohaterem dnia i pozwolił mi zaszaleć. Prawda? Tak. Kupiliśmy... bazukę. Kupiliśmy patyczki. Kupiliśmy patyczki, bo pięknie pachną. W ogóle weszłam do tego... Musisz zasłonić oczy. O, tu. Happiness. Coś tam. Tak. Happiness. W ogóle tak. Uwielbiam Ritualsa. Znam wszystkie, absolutnie wszystkie ich zapachy. No a teraz wyszły 3 zapachy z edycji limitowanej. No oczywiście musiałam iść się sztachnąć. No i ponieważ wszystkie mi się spodobały, to kupiliśmy wszystkie pianki. W sensie wszystkie 3. To jest Happiness, Good Fortune i Love chyba. I Love. Tak, czym one pachną? Jaśmin i dzika róża, paczula i mandarynka? Mhm. Nie wiem, czy to jest neroli i drzewo sandałowe. No, neroli i drzewo sandałowe. Pięknie pachną. Ten zapach, ten jest taki już, powiedziałabym, typowo świąteczny. No ten jaśmin i dzika róża, no to właśnie taki miłosny. A ten bardzo nam się spodobał i poza pianką postanowiliśmy kupić właśnie ten dyfuzor z patyczkami do domu, gdyż pachnie to pięknie. W Ritualsie, nie wiem czy korzystacie, czy kupujecie w tym sklepie, zawsze powyżej tam różnych kwot dostaje się różne prezenty. Prezentem w tym przypadku była torba, w środku jest też moja czapka, ale to nie, to jest po prostu moja czapka. Prezentem była torba i było jeszcze takie pudełeczko z zestawem perfum do domu. Super. Uwielbiam je. Powiem mam wam, z że kalendarze. Mam z kalendarze takie, pokażę wam jakie. Ritual of Sakura, czyli to jest taki ich standardowy zapach. Wygląda to tak, zobaczcie w ogóle jak mało tego zużyłam, ale przysięgam wam, że wystarczy psiknąć 2 razy i pachnie na całej chacie. To jest tak w ogóle intensywny i tak piękny zapach, w sensie tej mgiełki właśnie do domu. One nie są tanie. Umówmy się, te rzeczy nie są tanie. Ale naprawdę
używam tego za każdym razem, jak przychodzą goście. Mamy, szczególnie przed ślubem mieliśmy ich stosunkowo często. Odwiedzali nas różni znajomi i zawsze tego używałam. I widzicie, jak widzicie, zużyłam ledwie połowę. A już zaraz październik. Także bardzo wydajne, wystarczy psiknąć absolutnie, tak jak my mamy nieduże mieszkanie, tu jest 40 parę metrów, wystarczy psiknąć naprawdę 2-3 razy i pachnie w całej chacie przepięknie. Także bardzo się cieszę z tego, bo no, patyczki swoją drogą, ale to też się absolutnie przyda. No i dobrze, i kończymy tym pozytywnym jakże akcentem tego vloga. Pewnie za sekundę zobaczymy się w kolejnym, w tym samym outficie. Także jakby don't judge us, nie będę się przybierać tylko dlatego, że zaczynamy kolejny film. Ten kończymy, a następny pewnie rozpocznie się tym, że pojedziemy na pyszny obiad, bo taki mamy cel na ten nasz tydzień poślubny, żeby jeść same dobre rzeczy. Lecimy do Sfinksa, potem odwiedzimy moją mamę, bo tak się składa, że dziś ma urodziny. Więc podjedziemy do niej z jeszcze jednym takim drobnym prezentem. Jeden dostała już przed ślubem. No a teraz tak, żeby zaakcentować ten dzisiejszy dzień, mamy dla niej coś jeszcze. Jesteśmy w Sfinksie. Dostaliśmy już menu. Zaraz będziemy coś dobrego wybierać. Jeszcze mamy pozycje takie letnie. Zawsze się zastanawiałam nad tymi pozycjami z kurkami. Zobaczę, czy wybiorę coś nowego, czy pójdę w coś, co znam i bardzo lubię. Andrzeju, a ty idziesz pewnie w stejka, prawda? No, aczkolwiek to żebra też wygląda całkiem ładnie. Gdzie to jest? Tutaj? Mhm. O, to jest to. No, wygląda ładnie. Dobrze. Zobaczymy, co takiego tam. Zdecydujemy, że jemy i na pewno jak już do nas przyjdzie, to wam pokażemy. Andrzej się czai. Przyszły nasze lemoniadki i serki. Andrzej ma zwykłą lemoniadę, a ja mam taką... Buble, to są kulki idealne. Z kuleczkami. Ekstra. No i tutaj mamy... Węgielki. Węgielki. Smacznego, Andrzejku. Jej. Andrzej gotowy do zajadania. Mamy tu steka. Frytki. Kurki. I sosik jaki? Z zielonego pieprzu. Tak. A ja mam burgera z sałatką, z surówką i z fryteczkami. Te bubble tea już piłam i jest przepyszne. Na jedzenie już w samochodzie. Byliśmy w Sfinksie. Tu już jest piaseczno, nie? A, to jest jeszcze Warszawa. To jeszcze Warszawa? W każdym razie w takim tym dużym, który stoi tu przy McDonaldzie. Mam nadzieję, że było widać, bo tak wzięłam kamerę w ciemno. Zaraz wam go pokażę z drogi. Wszystko jak zwykle było pyszne. No, a teraz na jedzeni. I jedziemy do mamy. A może wieczorem skoczymy też do galerii handlowej na jakieś zakupy. Bo przydałoby się wymienić parę t-shirtów. Ale to jeszcze zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Oto ten Sfinks. Tutaj jest Maczek, a tu jest Sfinks. I obok jest jakiś przystanek autobusowy. Jak on się nazywa? Pelikanów. Tak. W tym Sfinksie właśnie byliśmy. Zawsze tu przyjeżdżamy, jak idziemy do Sfinksa. Bardzo fajny, no bo duży lokal. No i bardzo miła obsługa.